Hejka, jestem Edyta i witam Was w kolejnym reading vlogu. Nagrywam go dlatego, że dostałam książkę, na którą bardzo, bardzo czekałam. Ma premierę dzisiaj, czyli 23 marca. Miałam ją recenzować przedpremierowo, ale niestety paczka spóźniła się o 1,5 tygodnia. A raczej nie spóźniła się, ale nie trafiła w moje ręce przez bardzo długi czas i musiałam się bić z pocztą i z kurierem o to, żeby w końcu dostać ją w swoje ręce. Ale najważniejsze, że już mam. Jest to Żywe Morze Snów na Jawie Richarda Flanagana od wydawnictwa literackiego w tłumaczeniu Macieja Świerkockiego, czyli wszystko tak jak i z poprzednimi tytułami Flanagana. Dzięki bardzo za to, że mogę tę książkę recenzować, bo naprawdę nie mogłam się doczekać tej lektury. Mówiłam Wam w ostatnim filmie, że ja Richarda Flanagana prozę bardzo lubię i że cenię w nim taką świeżość i ciągłe szukanie czegoś nowego, ciągłe eksplorowanie jakichś nowych tematów, nowych konwencji gatunkowych i takie nieosiadanie na laurach. A przy tym każda jego książka jest bardzo dopracowana i on czuć, że we wszystkich tych tematach i klimatach czuje się dobrze i że to wszystko jest, to są świadome zabiegi, a nie jakieś takie wprawki czy nieśmiałe próby. I z tą książką będzie tak samo, już widzę to na początku. Jestem na 68 stronie, więc dopiero zaczęłam i bardzo, bardzo mocny, wyczuwalny jest tutaj realizm magiczny, czym jestem zachwycona, w ogóle się tego nie spodziewałam. Realizm magiczny też się pojawiał w jego poprzednich książkach, ale nie aż tak mocno. Mamy tutaj historię trójki rodzeństwa i ich 80-paroletniej matki, która trafia do szpitala i jest już tak naprawdę na granicy życia i śmierci, jest bardzo chora. I jej dzieci mają zdecydować, czy dalej matkę jeszcze utrzymywać przy życiu i leczyć, czy może już, że tak powiem, dać spokój. I jest to taki dla nich bardzo, no taka bardzo trudna decyzja, jak się można domyślić. Więc śledzimy ich relacje z matką, ich to, jak oni radzą sobie z tą sytuacją i ich też wzajemne relacje. Każdy też z tego rodzeństwa ma jakąś swoją historię, jest osobno nakreślone. I w sumie tyle, na razie powiem. Też nie wiem, ile mogę powiedzieć, bo tak jak mówię, dopiero zaczęłam. I czytałam to przed snem i to wprowadziło mnie właśnie w taki oniryczny nastrój, klimat. Taki trochę jak, momentami trochę jak z koszmarów sennych. Pojawia się tutaj taki wątek, to też jest z tyłu w opisie, że jedna z siostra, jedyna siostra z tej trójki rodzeństwa, nagle orientuje się, że zniknął jeden z jej palców u ręki i nic jej nie bolało, ani nie zorientowała się nawet w momencie, kiedy ten palec znikał, tylko nagle w samochodzie spojrzała, że nie ma palca u ręki i Jezu, to tak bardzo brzmi jak moje sny. Nie wiem, czy wy też macie takie sny, ale bardzo jakoś tak współgra to z moimi sennymi klimatami. Dziwna jest ta książka. W tle jest jeszcze dość silny motyw, wątek taki ekologiczny, dlatego że jest opisane to, jak Australia tutaj płonie, jest opisana katastrofa klimatyczna, więc to będzie chyba też taka książka dość mocno zaangażowana. I to, co dzieje się właśnie ze środowiskiem, jakoś kontrastuje, a chwilami łączy się z tym, co przeżywają bohaterowie, więc myślę, że to może być całkiem ciekawie też poprowadzone dalej. I tak na razie tyle chciałam Wam powiedzieć, ale jestem po tych 60 paru stronach naprawdę bardzo pozytywnie nastawiona i bardzo podekscytowana na to, co jeszcze tutaj Flanagan dalej dla mnie ma. To jest dość krótka książka. I tym bardziej jestem ciekawa, jaką będzie miała dynamikę, bo jak na razie jest dość powolna i no ciekawa jestem po prostu, jak na tak niewielu stronach autor zamknął historię, jednak
kilku osób. Chciałam jeszcze powiedzieć, że bardzo mi się podobają tytuł i okładka. Bardzo pasują do klimatu tej książki i to już wam może sporo powiedzieć o tym, co jest w środku. Tytuł jest dosłownie tłumaczony z angielskiego, więc oryginalny, wymyślony przez Flanagana. I tak, na razie tyle. Nie wiem, ile dzisiaj przeczytam, bo mam jeszcze zajęcia za półtorej godziny online do wieczora, więc tak, tyle na razie i do zobaczenia później. Przychodzę do Was dosłownie na chwilę, dlatego z ręki, bo wczoraj przed snem przeczytałam dosłownie 60 stron Flanagana i po prostu padłam, byłam strasznie zmęczona, bo miałam wczoraj na 8 zajęcia stacjonarne, więc wcześniej wstawałam. A dzisiaj od rana robię rzeczy na studia. Jest teraz 11. Ja się zbieram do biblioteki uniwersyteckiej, bo chciałabym zrobić kilka rzeczy. Zresztą pokazywałam Wam taki mój plan, taką listę to do, w której sobie odhaczam rzeczy, które zrobiłam. To jest bardzo motywujące i chciałabym jak najlepiej wykorzystać ten dzień. Jest czwartek i ja normalnie miałabym zajęcia, ale dzisiaj nie ma obydwu prowadzących, więc chciałabym wykorzystać ten dzień, ale faktycznie bardzo ciągnie mnie do Flanagana i najchętniej, gdybym nie miała tych wszystkich obowiązków, to bym po prostu usiadła i czytała i naprawdę nie mogę się doczekać wieczora, bo wtedy usiądę sobie z książką i mam nadzieję, że uda mi się ją dzisiaj przeczytać do końca, bo jest naprawdę bardzo wciągająca, taka magnetyzująca wręcz swoim klimatem, swoim językiem, tym, co się tam w ogóle dzieje. Relacje między bohaterami są bardzo ciekawe i skomplikowane, złożone, więc to, że myślę o tej książce i czekam na moment, kiedy z nią usiądę i będę ją dalej czytać, myślę, że jest bardzo dobrym znakiem. Także tak tylko chciałam Wam dać znać, a ja teraz lecę robić rzeczy i być produktywna, bo dzisiaj akurat mam energię, więc chcę z tego skorzystać. Chwilę zamieniam się we vlogerkę modową, dlatego że byłam w lumpie, widzieliście przebitkę, przymierzałam trzy rzeczy i kupiłam jedną, która jest tak bardzo w moim stylu. Kupiłam sobie taki kombinezon w moim ulubionym kolorze, bo mój ulubiony kolor to różowy, jeśli jeszcze nie wiecie. Jestem tą basic laską, której ulubionym kolorem jest różowy. Dokładnie tak. I zapłaciłam za niego 15 zł, więc jestem przeszczęśliwa i ma metkę z New Looka. Więc zachęcam Was do kupna ubrań z drugiej ręki, tak żeby, wiecie, wyszło, że ten klip nie miał być tylko takim czystym chwaleniem się, kupieniem nowego ciucha, tylko ma mieć jakiś przekaz, więc to jest przekaz ode mnie dla Was.
Hejka, jest kolejny dzień, jest piątek, a ja skończyłam Flanagana wczoraj, mam go tutaj. Skończyłam go wczoraj późnym wieczorem i generalnie to planowałam podzielić sobie to, co mi zostało na dwie części i najpierw nagrać wam update tak po 3/4 książki, a potem, kiedy już będę po przeczytaniu końcówki. Ale wyszło tak, że w momencie, kiedy doszłam do tego pułapu, który sobie ustawiłam jako moment, w którym wam robię update, nie bardzo miałam cokolwiek do powiedzenia, w sensie miałam jakieś tam swoje przemyślenia, ale potrzebowałam takiego całościowego oglądu tej książki, zwłaszcza, że ona jest krótka, więc trudno mi było po takiej niewielkiej ilości stron, liczbie stron, bo to policzalne, tak? Powiedzieć coś konstruktywnego, więc odpuściłam to i postanowiłam, że odezwę się dopiero po skończeniu całości. Później jeszcze stwierdziłam, że się z tym muszę przespać, bo generalnie to była bardzo emocjonalna książka. Jakoś niezbyt się tego spodziewałam, bo zaczyna się tak dość sucho. Znaczy, ona od początku jest podszyta melancholią i jest taka dość przygnębiająca, ale mimo wszystko w tym sposobie opowiadania historii Flanagan jest taki bardzo oszczędny w słowach, taki lakoniczny i suchy. Taka surowa jest ta książka od początku, więc nie spodziewałam się, że ona przy końcówce tak bardzo mną poruszy i nawet powiem wam, że nie mogłam wczoraj powstrzymać łez, czytając ją. Nie wiem, czy to dlatego, że akurat trafiła na taki moment, że ja byłam wyjątkowo wrażliwa, czy faktycznie ona ma taką siłę, siłę rażenia, że tak powiem. Teraz już po końcówce, po poznaniu jakby całej tej historii, chciałam może troszkę, może nie sprostować, ale tak usystematyzować to, co mówiłam wam o fabule, bo tutaj tak naprawdę mamy trzy takie główne wątki fabularne. Jeden to jest choroba tej matki, tej Francji, 80-paroletniej kobiety, której dzieci właśnie dywagują nad tym, czy powinni pozwolić jej odejść, czy jednak dalej walczyć o to, żeby była leczona i utrzymywana przy życiu, mimo że jej stan jest już bardzo niedobry. I ten dylemat moralny właśnie, czy oni powinni o tym decydować, zwłaszcza, że ta matka ewidentnie daje do zrozumienia, że chce już odejść. Drugi taki wątek to jest ten wątek znikania Anny. Anna to jest córka właśnie tej kobiety i ona pewnego razu orientuje się, że zniknął jej palec, a potem znikają jej kolejne części ciała i inni ludzie tak jakby tego w ogóle nie zauważali i to jest taki trochę fantastyczny wątek w tej książce. Ale bardzo mi się podobał. Jest taki bardzo fajnie balansuje na granicy właśnie absurdu i takiej oniryczności, a realizmu. A trzeci wątek to jest wątek ekologiczny, wątek katastrofy klimatycznej, pożarów w Australii. Te pożary są tak bardzo rozprzestrzenione i z taką regularnością występują, że to już po prostu wpływa realnie na życie mieszkańców. I te trzy wątki bardzo ciekawie wchodzą ze sobą w dialog, ze sobą korespondują, nawzajem się dopełniają i jakby jeden jest komentarzem do drugiego. To mi się bardzo podobało. Ta książka jest bardzo metaforyczna i tutaj ta oniryczność i ten realizm magiczny, one są ewidentnie mają znaczenie, niosą ze sobą treść. To nie jest po prostu taki zabieg, który ma jakoś urozmaicić czy wprowadzić konkretny klimat, tylko właśnie też budować znaczenia. Dużo tutaj jest takich momentów, które były takie skłaniające do refleksji, ale były też chwile, kiedy już Flanagan popadał trochę w banał i miałam wrażenie, że pod takimi dużymi słowami niewiele się kryje albo powtarzane jest ciągle to samo, więc to powiedzmy taka rzecz, do której mogłabym się trochę przyczepić, że ja ten banał momentami wyczuwałam.
Chociaż z drugiej strony pojawił się tutaj później taki fragment, w którym Anna posądza swojego brata o takie właśnie taką skłonność do banalizacji. I pada takie stwierdzenie w tej książce, że w niektórych sytuacjach, w ekstremalnych sytuacjach się nie da nie popadać w banał, więc to tak trochę też była taka odpowiedź autora na moje refleksje w trakcie czytania. Ale też to nie było coś, co bardzo mnie raziło. Faktycznie to było coś zupełnie innego niż poprzednie książki Flanagana, które czytałam. Może najbardziej w takim sposobie prowadzenia narracji i w takim klimacie przypominały mi Księgę Ryb. O Jezu, sorry. No na pewno gdybym miała do którejś książki Flanagana ją porównać do tamtej, ale jest naprawdę taka wyjątkowa i wyrazista na tle też tamtych i bardzo podziwiam u Flanagana to, że on tak potrafi przybierać takie różne twarze i pisać w tak różny, różnorodny sposób, przy czym w każdym z tych klimatów i tych konwencji tak dobrze się odnajdywać i pisać coś naprawdę na poziomie. Tytuł, okładka właśnie bardzo dobrze pokazują to, co dostaniecie w środku. Taką enigmatyczność, tajemniczość, melancholię, jakąś też taką refleksję nad kondycją człowieka i tym, jak żyjemy w świecie, nad naszą relacją z ziemią. I nad naszą relacją też z samymi sobą. Występują tutaj też takie wątki jedności człowieka i natury, które lubię. I też już wielokrotnie o tym tutaj wspominałam na kanale. Temat katastrofy ekologicznej to nie jest nic odkrywczego i to jest temat często podejmowany w literaturze, co zresztą nie jest niczym dziwnym, bo po prostu pisarze piszą o tym, co akurat jest najbardziej aktualne i co się dzieje na świecie. I to normalne, że te wydarzenia wnikają do literatury, do kultury. I on nie jest poprowadzony w jakiś bardzo oryginalny sposób, ale w całości tej historii i łącząc się z tymi dwoma innymi wątkami, o których mówiłam, nabiera nowego znaczenia. Ta książka jest o braku, o pustce, o znikaniu, może to będzie najbardziej trafne określenie, że jest o znikaniu i o takiej zgodzie na to znikanie, zgodzie, która tak naprawdę jest wymuszona przez bezradność naszą wobec tego procesu. To był taki dobry powrót do prozy Flanagana, bo jego ostatnią książkę czytałam dość dawno temu już, to była Nieznana terrorystka i ona mi się akurat mniej podobała. I skończyłam wtedy swoją przygodę z tym autorem, ale dobrze było wrócić i to jeszcze właśnie do tej książki, która mam takie poczucie, że raczej zostanie ze mną na dłużej. Przez te dni, kiedy ją czytałam, to bardzo intensywnie o niej myślałam, prawie że cały czas, a wczoraj wieczorem miałam naprawdę takie trudne emocjonalne momenty z nią i poruszyła mnie bardzo głęboko. Uważam, że dużo tutaj jest takich bardzo, bardzo wartościowych fragmentów, które są na tyle uniwersalne, że mogą być ważne dla naprawdę bardzo wielu osób. A, jeszcze może powiem o jednej rzeczy. Tak to jest, jak się nie ma notatek i się mówi na żywca. O jednej rzeczy, o takiej stricte formalnej, językowej warstwie tej książki, bo autor tutaj chwilami zaczyna pisać na przykład bez interpunkcji albo powtarza wielokrotnie jakieś słowa. Tak nie jest napisana cała książka, ale są takie momenty, takie fragmenty. Oczywiście to nie jest tak po prostu jak Filip z Konopi, że nagle wyskakuje, tylko to jakoś tam też jest związane z treścią i z momentem historii, w jakiej jesteśmy, z emocjami bohaterów i tak dalej. Zaczyna właśnie pisać w taki sposób. To jest troszkę coś takiego jak, nie wiem, w Dziewczynie kobiecie innej, troszeczkę, że ten język przechodzi już na taki poziom
O, albo u Ali Smith, jak są te rozdziały, refreny, w których taka jedna fraza się ciągle powtarza i wchodzimy bardziej na taki poziom dźwiękowy, muzyczny, niż znaczeniowy, językowy stricte. I bardziej chodzi o takie złapanie flow i poczucie mocno tego, co autor chce nam przekazać. I to jest zabieg często stosowany teraz w literaturze, mam wrażenie, że czytałam w wielu książkach już coś takiego i bałam się na początku, że to będzie jakieś trochę na siłę i nienaturalne, bo też w pierwszych scenach mi się takie wydawało, ale później zupełnie to wrażenie zniknęło i to też jest kolejna rzecz bardzo przez autora przemyślana i świadomie wybrana do tworzenia tej historii w taki sposób, żeby była jak najbardziej trafna i najpełniejsza. Dajcie mi znać, czy chcecie przeczytać tę książkę, którą ja Wam osobiście bardzo polecam. Jeśli już ją czytaliście, premiera była kilka dni temu, ale może ktoś już ją czytał, to dajcie mi znać, jakie są Wasze wrażenia, bo jestem tego bardzo ciekawa. Myślę, że może się nie spodobać komuś, kto na przykład lubi taki silny realizm i nie lubi takich jakichś trochę dziwnych, absurdalnych, surrealistycznych zabiegów. Więc jestem ciekawa, jak Wy odbieracie tę książkę. Ściskam Was bardzo mocno i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!